Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie tym nowym powitaniem, czyli właśnie legionową etykietą, gdy stwierdziłem, że jak już kurde mamy na sobie pancerz stróża otchłani, czyli poniekąd wojownika właśnie nieumarłego legionu, no to czemu by się nie przywitać też w sposób, w jaki oni się witają. Come on, serio? Dobra. Czy tu się da walność? To mnie ciekawi. Teraz będzie wracać. Da się, ale to totalnie nic nie daje. Dobra, muszę sobie obczaić tylko, gdzie się teraz znajduję, kurde. Dobra, tu jest przejście, to jest przejście dokąd? Chyba w tę stronę. Dla tych, którzy teraz trochę nie ogarniam, o co mi chodzi, to wziąłem sobie mapkę specjalnie teraz, tego całego miejsca, na której są zaznaczone takie spoko punkty, które warto odwiedzić. Jeden jest gdzieś na wstecznym. Okej, to jest tutaj. Tartuski ruszy ułamek, spoko. Było na dole, aby? Tak, kurde. No bo tam się cofam do tego pierścienia, który zdobyłem w poprzednim odcinku. Chociaż czekaj. Tam by się dało przejść. No, chyba z drugiej strony, właśnie dołem. Dobra, moment. Serio już się mogło to jedno, kurde, zaliczyć na ten. Zgarnięte, czy zgarnięte, uniknięte. Dobra, zobaczmy, co się tutaj dzieje. Okej, pełno trupów, takie jeszcze trupy. To jest przedmiot. I mamy glutki. Kartuski krwawe pierścień. Okej. Okay. Te gluty są najlepsze, to jest kurde ten. Bombki są najlepsze. Dobra, z ciekawości, jak teraz użyję bombki z ekwipunku, to czy rzucę w to coś? Jap. Dobra. Zobaczmy ten pierścień od razu. Wzmacnia nietykalność przy przewrotach kosztem obrony. Pierścień wojowników Pustynnego Królestwa Kartusów wzmacnia... Dobra, to już to samo. To na płynie gdzie się ostrze, nie wiem, jak są takie mości. Okej, dobra. Praktycznie to samo. Znaczy, opis jest taki sam, tylko właśnie ten efekt pierścienia jest zmienny. Gdzie kurde jest na pewno? Troszkę ciekawi. To widać, że mnie tu nie było. O, i cyk, uzyskałem z tu, słuchajmy. Łamek titanitu. Dobra, może sobie na szybko zmienię to na bomby znowu. Kurde, bomby miałeś wziąć. Nice. Jedna ścięgła dwóch. Lubię to. To jest Shur Gigant. Tak, chyba się teraz wyciekł po prostu na dół, tak mi się wydaje.
wyłącza nieznanego podróżnika. No tak, tak, się wróciłem teraz po prostu, dobra. Topniaczek był spoko. Dobra, i co jest tutaj? Uważaj na mroczny duch. Okej. O, proszę, znalazło się przejście z drugiej strony. Żar. Zabójca rycerzy Tsorig. O. Okej, czołem. Jeszcze raz. Kurde, jeszcze. Czekaj, do tyłu. Estus. Dobrze! Kurde, za wcześnie. Za późno chyba. Dawaj, jeszcze raz. Dobra, co ty tu wydrobiłeś? Bardzo dziękuję, gest. Pierścień zabójcy rycerzy. Tu w ogóle taka plama została po tym ciosie. Po tym pierwszym po tej pierwszej ripoście chyba. Zwłaszcza pierścień. On jest tutaj. Wrogowie tracą więcej energii przy osłonach. Pierścień krwiożerczego Tsoriga, znanego raczej jako zabójca rycerzy. Wrogowie tracą więcej energii przy zasłonach. Czy tam osłonach. Dawno temu Tsorig wdał się w krwawy bój ze strażnikami starożytnego miasta i powrócił stamtąd z łupami w postaci ich pierścieni, wciąż przymrożonych do odciętych palców. Skubany. No się chłopak ustawił, nie? No, powiedzmy. Dobra, to już wracamy na znany teren. Bo tu szedłem w poprzednim odcinku. Chociaż... tutaj na górę nie wchodziłem, więc to jest poniekąd nowe. Riposta nie wchodzi, nie czaję tego. Dobra, wykorzystajmy boskie błogosławieństwo. O kurde, no tutaj to efekt jest momentalny. Okej, okay, kartuski róż, kolejny. Czy tam było chyba więcej sztuk, chyba 3. Jeśli dobrze widziałem, tutaj mamy normalne zejście, a tam jest tylko światło, nie ma żadnego itemu. Dobra. Co jest tutaj dalej? Tu. Dużo odłamek tytanitu. Spoko. Jakoś lepiej to na graczach mi chyba wychodzi. Znaczy graczach bądź po prostu... ludzie. O! Popioły strażnika grobu. Nice. Ha! Niczym Spartanin, kurde. Dobra. A właśnie, a propos. Tak kurde, Spartan się kojarzył trochę z włócznią, a zdobyłem poza nagraniem włócznie błyskawic, bo okazało się, że tam, gdzie jest ten demon pierwszy, którego zabiliśmy nad wilkiem Sfaron, to jak się tam idzie do tyłu, do tej bramy, to obok można zejść na dół. I zdobyłem tam kilka chyba dużych fragmentów, czy dużych odłamków tytanitu. Kilka jakichś chyba migoczących tytanitów, czy czegoś tam. Też pusty klejnot zdobyłem w tym miejscu, ale udało mi się też znaleźć... dobra, po kolei. Najpierw te popioły. Cienisty popiół strażnika grobów z kartuskich katakumb. Opiekunka kapliczki przygotuje z niego nowe przedmioty. Starzec był na początku giermkiem i nosił ze sobą dobytek rycerza. Ostatecznie dopełnił żywota jako strażnik grobów, dobytku jednak nie porzucił.
Okej. Okay. Zdobyłem też nowy cud i poza tym właśnie, poza tą właśnie włócznią błyskawic, czyli cudem stosowanym podobno przez wojowników Słońca. Włócznie te zadają obrażenia od błyskawic, skutecznie kontrując osłony przed magią i ogniem. Sprawdzają się zwłaszcza przeciw metalowym pancerzom i smokom. To jeszcze zdobyłem ten cud. Pokutę. I to jest, tak, jak to macie to ognisko przed właśnie stróżami otchłani i idziecie do tego kryształowego jaszczura, tam mniej więcej w połowie drogi jest zejście na bok i to jest spadek do tego miejsca właśnie, gdzie... Które jak wszedłem dołem, na zdobył się, jak tam kurde wejść na górę, to jest do tego miejsca. I tam właśnie w jednym miejscu była ta pokuta, a w drugim właśnie ten pusty klejnot. I najpierw to. Pokuta. Cud, który wyznają wyrzutkowie czarnego kościoła Londoru. Ściąga na siebie uwagę wrogów. To jedyna opowieść znana wygnańcom. Interpretują ją jako przesłanie przebaczenia. Nawet przeklęte podróże muszą mieć swój kres. Dobra, broni żadnej nowej nie zdobyłem. Katalizatora też nie. Tarczę też tam też zdobyłem nową obok tego smoka. Smocza tarcza z herbem. Ozdobiona smoczym herbem rycerska tarcza. Jedna z zaklętych błękitnych tarcz. Smoczy herb silnie zmniejsza obrażenia od ognia. I odparcie to już znamy. No i tu jest tarcza z herbem. To od mroku. A tutaj od ognia. Czyli to jest wymienne dla mnie. Ale zobaczymy jeszcze. Kiedy przyjdzie mi tą tarczę zmienić. No na razie mi się daje, że tą to chyba nie bardzo. A kiedykolwiek. Bo póki co trzymam, na tarczy nie użyłem, tylko trzymam się tego właśnie sztyletu. Czy w ogóle tego dwuręcznego trzymania tego dwuręcznego ostrza. I tu mamy pusty klejnot. To w ogóle niby przekształcony tytanit, ale patrzcie, to wygląda jakby to po prostu było tam, gdzie ten mroczny znak jakby się... ta mroczna piecza tak się, wiecie, koncentruje na klacie pustego, to jest jakby wycięty po prostu ten kawałek ciała, nie? Klejnot z przekształconego tytanitu. Kamień powszechny w Londorze, krainie pustych. Używany przy zaklinaniu do tworzenia broni pustej. Pusta broń zagląda ponoć w głąb właściciela, a jego szczęście zwiększa siłę ataku. Okej. Okay. Do testu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy jeszcze, co się kryje. A, w sumie to jest chyba to wszystko. Tak mi się wydaje. Chyba, że tam jeszcze gdzieś zaprowadzi. Możeś ty! Ej, to jest cwanie schowane akurat. Ukryj dużo... Dobra, ej, ja to aż tutaj podpiszę, nie? Czekaj, nie tu, to było tutaj. Wiadomości, szablony. Przed tobą. Czekaj. Coś więcej bym chciał. Napisane. Kurde, nie ma czegoś więcej? Tak, przed tobą. Obiekty. Iluzja. Zmień format. O, nice, mogę dodać gest. To wskaż przed siebie. Spójnik, dwie linijki. Spójnik i to, ok. Dobra. Więc wymagane. O, krab się skrada do mnie. Nie, kurde. O, wymagane przewrót. Już się ustawić. Tak. No i pięknie, o to chodzi. Ale kurde, nie ma szans. Sam bym, jakbym tego od drugiej strony sobie nie otworzył, to bym tego ni cholery nie zauważył. To dla mnie to wygląda jak zwykła ściana. Ale co jest tu? Uuu, klejnot mroku. Kurde, czy ja to naprawdę ominąłem? Zobaczmy ten klejnot. Klejnot z przekształconego tytanitu, zrodzony z pozbawionej ciała ludzkości, używany przy zaklinaniu do tworzenia broni mroku. Broń mroku zadaje obrażenia od mroku, a ich moc zależy od inteligencji oraz wiary. Okej, to mamy już chyba wszystkie klejnoty do zaklinania. Jak mi się wydaje,
No chyba, że jeszcze dochodzi na przykład ta sama mechanika, co była w jedynce, czyli na przykład broń chaosu. Bo jeśli tak, no to jeszcze niestety nie mam wszystkich klejnotów. Dobra, i tutaj idę do tego mostu znowu. Ale do mostu jeszcze nie chcę iść. Bo musimy się jeszcze cofnąć na sam początek. Więc użyję kości i cofnę się właśnie do ognika. Użyj do ostatniego ogniska. Mamy jeszcze dwie rzeczy do sprawdzenia. Po pierwsze, na samym starcie, zaraz jak żeśmy szli tutaj od stróżów otchłani, nie sprawdziłem całkowicie tej góry. Może tam się kryć coś ciekawego. I jeszcze muszę dokładniej... Czy wróć jeszcze dokładnie? Jeszcze muszę przed ten stary grobowiec się przejść i stamtąd zgarnąć z tego mimika, co tam było. Bo kurde, założyłem mimika, ale jak zabiłem demona, to finalnie nic z tym nie zrobiłem. Ale też trochę czas mnie gonił. Dosłownie i w przenośni. Dobra, moment. Mamy chyba coś poświęconego, nie? Czy nie? A nie, kurde, schowałem to chyba. Bo od tej Ciris, chyba tak się nazywa, od niej dostałem poświęconą broń. I jestem ciekaw, czy gdybym ja tę broń sobie wykwiwał i zabijał te takie szkieleciki, które normalnie wstają potem, jak je zabiję, czy w tym momencie one by nie wstawały? Czy może by dalej wstawały, tylko... Tylko bardziej osłabiony na przykład. Zobaczymy. Kurde, te strzały wystające. Szkoda, że nie możemy ich z siebie ściągnąć, nawet przewrotem. Dobra, ręcznie. To jest ciekawe, bo to jest akurat jedyna broń póki co, która... Mimo, że używam jej w formie dwuręcznej, to de facto i tak używam jej w formie jednoręcznej. Tutaj kolejny kukri. Nice. Dobra, i tutaj mamy co? Ciekawy styl pochodni, nie powiem. Tutaj tego łucznika byśmy mieli. Tam jest jaszczurka, to by wypadało odwiedzić. Tylko pytanie w sumie, jak tam się dostać. To jest drabajna, widzę. Uważaj na to, co pod tobą. A, dobra. Uważaj na pułapka. No to trochę za późno napisane. Dobra, tutaj też napiszę wiadomość. Może komuś się wyświetli, kto wie. Uważaj na... obiekty. Tak, tutaj jest pułapka. No i gest, wskaż w dół. Zobaczmy. No i prawie bezpośrednio wskazuje na tą pułapkę, więc... powinien się ktoś zorientować na spokojnie. Gdzie jest ten guzik? Okej. Duża... znaczy Boże, duża. Dusza nieznanego żołnierza, po prostu. Co jest dalej? Typiarz. Co, ja tu byłem? Kiedy? Przed tobą iluzja. O kurde, ej, dziękować. Tu byłem? Serio? Aaaa! No tak! To jest ta miejscówka! Jak debil sobie wkroczyłem po prostu w dół. Dobra, banku już mamy full. Bo zamiast, kurde, wziąć łuk i do typa strzelać, to ja sobie pomyślałem, że będzie zajebiście, jak do niego powalę z zaklęć. Teraz to rozwiązać w taki sposób. Dobra, czyli tutaj byłem.
Zobaczmy, co się kryje w takim razie tutaj. No kurde. Przed tobą ściana mgły. Aha, to się dało jeszcze z tej strony dostać. Ja pierdzielę. Piromancje kartusu. Czy tam kartuskie. Nice. Pięknie. Dobra, gdzie teraz jestem? Tutaj jak pójdę... No to się zabiję. Tutaj był ten kościotrup. No i tu tyle widzę. No dobra. Dobra, chwila. Najpierw tutaj. Wróćmy do kostura. Teraz do sztyletu. Teraz się wróćmy do ognicha. Skoro z tej strony już wszystko ogarnięte. Chociaż... Chociaż kurde, nie, nie wszystko. Może z drugiej strony jeszcze nie patrzyłem. Co jest? No dobra. To za moment. Zobaczmy te piromancje. Tom piromantyczny z kartusu, zawierający czary przeznaczone do walki. Daj staremu mistrzowi piromancji, by nauczyć się zaawansowanej kartuskiej magii. Kartuskie czary piromantyczne powstały w izolacji od innych form tej sztuki, co wyjaśnia ich odmienną naturę. Wygląda kurde, jakby ktoś wziął jakiś stary, dosłownie skórę z czegoś i na tym pisał. I ta skóra zaczęła się powoli rozkładać. Albo po prostu została za bardzo naciągnięta. No i tak z mojej perspektywy to wygląda. Nie wiem, czy z waszej też. I poszedł w pizdu. Żyje? Dobra, teraz się zaliczyło. Okej, ale tutaj mogłem chyba zeskoczyć po prostu do tego kościotrupa. Jak mi się wydaje. No i aż tak mnie to nie zabolało, ale... Nie potrzebuję. Dobra. Czyli co? Czy ja tutaj na dół schodziłem? Chyba tak. Chociaż nie! Nie, nie, nie. Czyli nie, dobra, tak, schodziłem, ale poszedłem o tam właśnie, czyli tam, gdzie zabiję ten, głupota, ten szkielet. Ułamek. No, kartuski z jakimś wielkim mieczem. A to już mam chyba. No, ja poszedłem tam od razu, a jeszcze tutaj mamy coś. Aha, jedno... A nie, czekaj, nie. Tu jest to przejście, gdzie spada ta cała ta kulka, ale już nie spadnie, bo oczywiście już została zniszczona. No chyba, że to się spełni w nieskończoność, ale mam nadzieję, że nie. Dobra. Kukry jedno. Co się kryje z tej strony? Bo tu akurat mnie nie było. O, jest Andri. Chyba. No tak, to Andri. Przed tobą przyjaciel. No tak. Oj, tu jest jaszczurka. Dobra, to z Andri pogadamy za chwilkę. Tu. Dammit! Oh, come on! O! Okej, zaliczyło! Nie wierzę! Nie wierzę, że zaliczyło mi zabicie tej jaszczurki w taki sposób. Dobra, ja tam nie będę błagał, no zajebiste to było. Dobra, pogadajmy. Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. No, nie widziałem go. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me right now, with twice the resolve. If you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word. I
beg of you. May the flames guide your way. If you happen upon that I remain and will lay prickly smith. Dobra, spoko. Okej, to już teraz faktycznie zrobiłem wszystko, co chciałem. Z obu stron wszystko jest ogarnięte. To co, lecimy do ogniska. I teraz lecimy do tego ogniska właśnie przy tym demonie. I zobaczymy, co jest takiego w tym mimiku. To będzie tutaj, w opuszczonym grobowcu. Patrzcie to w ogóle, jaki to jest rozstrzał, nie? Kartuskie katakumby mają dwa ogniska. Na razie. Licząc bossa, którego prawdopodobnie znalazłem w poprzednim odcinku, właśnie za tym mostem, to już będzie trzecie ognisko. Na kontrę mamy na przykład katedrę, gdzie są... Gdzie, to jest też tak... Sorry. To jest też taka w miarę duża lokacja, a są cztery ogniska. I mamy ofiarną drogę. Która jest jednocześnie połączeniem, gdzie cała ofiarna droga to jest naprawdę połączenie ofiarnej drogi i twierdzy Farona. I tu jest ile? 2, 4, 6, 8, 9 ognisk. Z czego dwa to są tak. Dwa to są bossowie, a jedno to jest po prostu modlenie się do przymierza. Więc nieźle. To jest taki w ogóle jaki rozstrzał między katakumbami a tym. Bo na przykład sama droga to jest co? To są. 4 ogniska z mędrcem, a potem mamy 5 ognisk właśnie dla Farona. No, ciekawie to jest połączone, nie powiem, ale... Trochę nie wiem, dlaczego to jest jako jedna rzecz brana, bo akurat dla mnie twierdza Farona to powinna być brana jako osobna kategoria w tym przemieszczaniu się. Dobra, reszta wstanie. Nie da jeszcze w stanie, bo trzeba go zrobić. Dobra, reszta chyba w stanie, jak do nich podejdę, więc olewamy ich. Dobra, tu sobie jakiś jeszcze jeden wstaje. Okej, nie było dłuż, czyli trzeba jeszcze dobić. Okej, tam reanimacja kości była dość szybka. Kolejny bułat, to będzie na sprzedaż. I zobaczmy, coś takiego gryje w tym mimiku. Przed tobą sojusznik. Jasne. Tak, też możemy ludzi ostrzec. Nawet podwójnie to zrobię. Uwaga. Przed tobą. I tutaj damy kłamca. Kurde, gdzie to będzie? O, jest, kłamca. To znaczy... Uważaj na... I tu będzie mimikra. A tu będzie w technikach chyba. Tak, uważaj na mimikra. To łasno mu kurde dać tak naprawdę, ale... Lepiej nie. To normalnie damy. Wskaż przed siebie i zakończ. Takie podwójne ostrzeżenie. Jedno przed ewentualnymi, przed takimi wiadomościami właśnie, a drugie przed samym mimikiem. Zobaczmy, co takiego kryje się w tym mimiku. Czarna klinga. Ciekawe. No i nic więcej. Czekam aż ten mimik, aż sam mimik wydropi mi właśnie tę całą swoją dyńkę, którą mogę założyć sobie na głowę. To może być nadal interesujące. Dobra, i chyba całość już mam jeszcze eksplorowaną. Ewentualnie jedyne, co mi zostało, to... ten cały most, nie? Tylko... Ty... Wait a minute... I czy to nie jest Horace?
Chyba tak, tak mi się wydaje. Pancerz wygląda podobnie przynajmniej. Dobrze, zeskakiwać tu nie będę, bo to jest pewna śmierć tak naprawdę. Ale to ciekawe akurat. Dobra, może bez takich. Po prostu się cofnę się tym... Cofnę się kością. I zobaczmy, czy na przykład teraz coś się zmieni przy tym moście? Trochę wątpię. Czekaj, kurde, nie w tą stronę. Czekaj, mogę stąd w ogóle dojść do tego mostu? Nie bardzo. Chyba więc... Lepiej się przeniosę do tego ognika. Będzie szybciej. Ucieczka przed kulą. Niestety nie udało się tak na 100%. Ale też z typami nie chcę walczyć, tylko po prostu chcę przejść. Więc lecimy prosto do mostu. No i też raczej nie powinni za mną tutaj przyjść. Nie wszyscy bynajmniej. Okay. Titanitu, kartuski rusz... Ej, znowu dostałem ten. Znowu ten miecz dostałem. Tu się typy oczywiście momentalnie tylko odpalą, jak po prostu przejdę przez ten most, więc... uprzedźmy ich. I go ponownie zawalmy. Okej, okay, adios. Co teraz? Tu mam ogólnie to przejście, ale to właśnie to mnie ciekawi, bo to jest przejście donikąd tak naprawdę. O, jest Henry! O kurde, akurat po drugiej stronie, come on! Okej, czy bym mógł tu się cofnąć? No nie bardzo. Ajajaj. Dobra, wiecie co, w sumie jak ogarnąłem prawie wszystko, no to zawalczmy z tym bossem jeszcze. Bo why not? Skoro praktycznie wszystko już mam ogarnięte, no to możemy też z tym bossem zawalczyć. A przy okazji, gdy go zabijemy, no to powinna się odblokować ognisko i całe przeładowanie lokacji. Okej, okay, co, wyskoczy mi skądś, czy... Szkielet. Dotknij kielich. O, kascenka. Nie powiem, fajny projekt kielicha, ale... Ciekawe, czy to jest prawdziwa czaszka. Czy to jest otchłań? Czy my jesteśmy teraz otchłani, kurde? Jak to wygląda? Ciu! Ja cię sunę! O, siema! Pirmacja strażnika grobów. Wielki władca Volnir! O kurde, to jest ten typ, do którego ten... którym gadali. Dobra, to po łapach, nie? Dobra, to drugą łapę. Kurde, akurat ją podniósł. Jaki damage mu zadałem! A
Ty, bo rozbiłem... Dom rozbiłem! Jeden z tych bransolet. Okej. Dawaj, kurde! Trzecią jeszcze. Jest! Mamy go! Dusza władcy Volnira. Okej, no to nawet jak na to, że mam przykładową postać, trochę było zajebiście proste. A to raczej głównie przez te bransolety, mi się wydaje. Kurde, dobrze, w poprzednim odcinku z nim nie walczyłem. Ale patrzcie, dalej się wylewa otchłań z tego kielicha. Okej, tu się otwiera przejście, ale to dopiero w kolejnym odcinku, znaczy w kolejnym. Za dwa odcinki, bo w kolejnym to zajmiemy się niegasnącym jeziorem. To sobie jeszcze poczeka. O, już przestało. Okej. Ale o co chodzi z tym kielichem? To jest jakieś, nie wiem... Ala świstoklik dla otchłani? Taki wyrwak, z którego wylewa się otchłań? To jest mi trochę ciężko stwierdzić teraz. Bo rozumiem, nie mogę teraz nic z nim zrobić. No nie. Ja tego nie mogę miotnąć ostrzem gdzieś w dal. O, fajny secik. Okay. Wielki władca Volnir. Oczywiście, jak pokonaliśmy bossa, to jest ognisko. W cudzysłowie na jego cześć postawione. Zobaczmy. Piromancja strażnika grobów. Nauczy piromancji czarnego płomienia. Tom piromantyczny strażnika grobów z kartuskich katakumb. Daj mi swojej piromancji, by nauczyć się czarów czarnego płomienia. Wielki władca i piromanta wolni z kartusu został pochłonięty przez otchłań. Później jednak został strażnikiem grobów. Odkrył wówczas czarny płomień. Ciekawe. Okej, zobaczmy. Czy teraz jak odpocząłem, to most jest w całości? O, come on! Serio? A, chyba że czekaj. Chyba, że muszę całą lokację przeładować. To użyj i do ostatniego ognika. I czy teraz, jak się lokacja przeładuje, to most będzie w całości? Mam szczerą nadzieję, że tak. I... Yeah! Dobra. Zagadamy sobie z Anri w takim razie. Pod warunkiem, że te kości trupy zaraz się nie zlecą. No ale oczywiście, że się zlecą. Okej, jakoś sobie poradziłem. Chociaż no głównie, nie ukrywajmy, ta magia zrobiła za mnie więcej. Dobra, tego typiarza zostawiamy w spokoju. I tu mamy przejście. Do właśnie Anri. To przyjaciel. Aha, i proszę, tutaj też typ wskazuje, że gość jest tam widoczny. Przed tobą miłość. Okay. Ah, hello. We meet again. Have you seen Horus anywhere? No, w sumie no to go widzimy tam na dole, no ale fakt, no nie spotkaliśmy go jakby osobiście, więc...
teorii tak, ale w praktyce nie. Oh yes, I see. I've searched high and low with no luck. Perhaps he's left the catacombs. Oh, Horace, where have you run off to? Oh, Horace, where have you run off to? Have you abandoned me? No. What a horrible thought. Okej, ciekawe, czy ona, jakby muszę je teraz do niego iść i z nim pogadać? Czy może ona już teraz na przykład ruszy gdzieś dalej ze swoim questem? No, mnie to ciężko stwierdzić, ale zobaczymy. Ale kurde, trochę mi się nie podoba ten Horace tam, bo jakby on stoi, ale nie jakby chciał zagadać, tylko jakby chciał walczyć. Zobaczymy. Jak to jest głębiej, to jest pewnie przy, gdzieś wejście z tego niegasnącego jeziora, coś mi się wydaje. No bo innej opcji tu nie widzę. Bo to jest jedyna lokacja, która jest jakby głębiej od tej. Więc zobaczymy w kolejnym materiale dopiero, czy mam rację, czy też nie. No ale raczej tak, no bo jak mówiłem, to jest jedyna opcja, która mi tu podchodzi pod całość. A, i dowiedziałem się też jednak, że po jakimś patchu mogę jednak na spokojnie przystąpić do przymierza, ale w sensie mogę przystąpić, mógłbym chyba też nosić ten znak. Ale kurde... Dobra, rozmawiaj, czytam, módl się, poproszę o przystąpienie. Palce Rosarii. Dowód przymierza. O! Przydziel ponownie cechy! Za odrodzenie płaci się bladymi językami. Za życia możesz tego dokonać jeszcze 5 razy. Aha! Okej, okay, czyli tu jest taka możliwość respeku postaci, żeby mieć różne te. Nie wygląd? Aha, okej, okay, dobra, czyli... jednocześnie mogę tutaj zapłacić za ten. Za bycie tym, za zmianę punktów, umiejętności i za zmianę wyglądu, no ale to jest akurat mało istotne. Dobra, oferuję te blade języki. YOLO. Pierścień mgły i kostur ludzkiej larwy. Dobra. To też się wiąże z osobnym questem tak naprawdę. O proszę, kurde, miałem o nim mówić właśnie. On tu się pojawia zazwyczaj w momencie, w którym zgarniamy sobie dowód przymierza. Dobra, załatwię tego robala, zanim wtrąci w rozmowę. Dobra, pogadajmy, kolego. Ah, Sam, you've chosen to serve Rosaria after all. She will be pleased with me for finding her another finger. But be warned, my friend. Rosaria's fingers need only fetch tongues for their mistress. Otherwise, we are free, unchained. Like Yellowfinger, you can choose to believe that all fingers share camaraderie. But do not force your romance upon the rest of us. Rosaria's fingers need only otherwise, you are free to believe that all fingers share, but do not force your romance. Okay. Zobaczmy, czy jak odpocznę, czy on tu dalej będzie. No jest. Okej, okay, pytanie, czy... Rosaria's thing other... Nie, ciągle mówi to samo. Dobra. Dobra, te akurat ofiarowanie tych języków, to się mogłem trochę zagalopować, ale mam szczerą nadzieję, że jednak dobrze zrobiłem i po tym patchu faktycznie nie zepsuję sobie questa series. No ale... To przyjdzie zobaczyć w praniu. Teraz zobaczmy jeszcze te dwie rzeczy, czyli... Kostur. Okej. Okay. Jest na podstawowym, nie jest aż tak zły niż ten kostur heretyka, ale niestety nie ma bonusu do inteligencji, więc nie będę raczej z niego korzystał. Ale zobaczmy.
kostur ludzkich larw, które strzegą sypialni Rosarii. Na czubku umieszczono ich święty symbol. Szczęście użytkownika wzmacnia efekty magii. Ludzkie larwy niewątpliwie uległy odrodzeniu. Ale jako co? Umiejętność monotonny zaśpiew. Okej, to już znamy. Dobra, tak z ciekawości, jakby to wyglądało. Dobra, tak tutaj ciachnę. Ciekawe. Tu. A, i po ptaku. Dobra. Okej. Nie powiem, nie takie złe. W wyglądzie, ale nie będę raczej z tego korzystał. I jeszcze został nam pierścień. I to był ten tutaj chyba. Tak. Pierścień mgły utrudnia wykrycie właściciela z dużych odległości. Jeden z pierścieni, którymi obdarowywane są palce Rosarii, zbierające języki dla swej pani najeźdźcy. Czyni noszącego niezauważalnym z dużych odległości. Powiada się, że Rosarii, matce odrodzenia, język skradł jej pierworodny i do dziś czeka ona na jego powrót. Ho, 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 kurde. Nieźle. Okej, mam ten pierścień założony i co? Chyba ja nie widzę różnicy, ale bym jako inny gracz, jakbym to widział z perspektywy innego gracza, wtedy może bym właśnie był mnie widoczny, bo rozumiem, że to działa tak samo jak to zaklęcie, ukryte ciało, tylko właśnie tak długo jak to noszę. Tylko ja po prostu nie widzę różnicy. Bo ja mam dosłownie kamerę blisko, jakbym mógł ją sobie oddalić, to bym pewnie może zauważył jakąś różnicę. No ale póki co jej nie mam. Dobra, z my tej odporności na truciznę nie potrzebuję. Pierścień wiedźmy nie używam póki co. Słony nie potrzebuję. No, może wróćmy do lewego oka pontyfika, żeby odzyskiwać zdrowie przy atakach. No dobra, na koniec wróćmy się do kaplicy i oddajmy pierścienie oraz księgi. O nie! O nie! Nie, stoi w tak... Nie, zepsułem! Oh, god damn it! I see that you are now a finger of Rosaria. Your path is wholly different to mine. Gentle unkindled, I bid you farewell. If we meet again, it will be as adversaries. Jesus! Gentle unkindled, if we meet. Ale czemu? Nie należy, ja mam tylko ten. Mam tylko pierścień przymierza. Mam tylko ten przymierz, ale nie jestem jeszcze w przymierzu. O co ci chodzi, kobieto? Dobra, czy to jest coś do pokazania ewentualnie na bonusie, bądź na wyjaśnieniu historii postaci? Co mam w planach zrobić, ale to później. Dobra, ale właśnie jeszcze te palce Rosarii. Święta pieczęć arcybiskupa Klimta, sługi Rosarii, matki odrodzonych. Wyposaż się w nią, by zadeklarować przynależność do przymierza palców Rosarii. Palce Rosarii zbierają w jej imię języki. Niektórzy robią to, by zapewnić sobie odrodzenie, inni zaś, by po prostu koić ból niemej bogini. Dobra, czyli jednak... Więc teraz właśnie nie sprawdzę, bo nie wiem, czy samo to dołączenie do przymierza, samo to poproszenie o znak przymierza to zepsuło, czy fakt, że awansowałem w przymierzu. Zobaczmy, jak na przykład schowam teraz to. Rozumiem, ona dalej jest wroga, tak? Gentle and kindle, if we meet. Tak, no ja pierdolę. Dobra, trudno. Wszystkiego nie zrobię. Chociaż czekaj. Może jakbym przodował lokację. Przodujmy lokację. Może teraz coś się zmieni? Nie, teraz zniknęła. Świetnie. Okej, ale skoro jest wroga, to oznacza tylko jedno. Mianowicie, że pewnie w którymś momencie mnie zaatakuje i będę musiał ją niestety zabić.
No, wolałem tego uniknąć. No ale dobra, trudno. Ah, well met, Ashen Warham. Daj popioły, strażnika grobów. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares can... Dobra, i zobaczmy. Kolejne trzy żary. Co tu mamy dalej? Żwice złotej sosny. A nie, to już było. Karturski róż, to jest nowe. O, korona Volnira. To jest, tego na pewno tu nie było. Skórzany set był, pierścień też był. No i to tyle. Dobra, no to jeszcze księgi w takim razie. Dobra, daj księgę piromancji. Piromancje kartuskie. I've never seen anything like this. This inscription. This tome is from the catacombs. Fascinating. On this day, the teacher learns alongside the pupil. Okej, okay, jeszcze druga. Piromancja strażnika grobów. I'm afraid I cannot accept this. O! This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the great swamp, and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Proszę, czyli on też nie przyjmie wszystkiego. I rozumiem, że to nie jest tak jak u tamtej. Tylko po prostu, nie weźmie. No nie, dobra. Boże, czemu z tego wyszedłem? Tak. Naucz się piromancji, zobaczmy. Fala kwasu. Piromancja z kartusu... Bez, tutaj po prostu przecinek. Piromancja z kartusu, krain piasków. Wypuszcza korodujący broń i pancerze, kwas. Szermierze z kartusu przywiązywali najwyższą wagę do zwycięstwa i nie wzdragali się przed takimi piromanckimi sztuczkami. Co bowiem ogołocony do kości trup ma do powiedzenia o honorze? Okej. Okay. Kartuski znak. Praktycznie zapomniana piromancja powstała w kartusie, krainie piasków. Zadawane obrażenia wzrastają wraz z każdym katakiem. Kartuską agresję porównywano do szalejącej pożogi, a znak tej krainy od zamierzchłych czasów zwiastuje rozpoczęcie wojny. Okej, okay. I... Kartuski płomienny łuk. Wzmacnia broń w prawie ręce energią ognia, czyli po prostu ognista broń. Kartuscy wojownicy preferowali właśnie takie uzupełniające piromancje, których używano do wzmacniania zakrzywionych ostrzy tamtejszych wojowników. Okej. Okay. Czyli tak, mamy... cztery albo pięć mrocznych cudów u Iriny do nauczenia się. Oczywiście nie będziemy się uczyli u niej. Mamy jedną księgę, której nie możemy przekazać naszemu tutaj nauczycielowi. To ciekawe, kiedy będziemy mogli się uczyć tych piromancji. No, zobaczymy. Ode mnie póki co w tym materiale to będzie tyle. Do zobaczenia w kolejnym, w którym będziemy eksplorowali właśnie niegasnące jezioro. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!